Dzień dobry, dzień dobry. Jako, że prowadzę firmę już od 10 lat... Chciałbym się z wami podzielić y, tym, co zrobiłbym, gdybym teraz, z moją wiedzą, rozpoczynał całkowicie od początku i miałbym budżet powiedzmy 50 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy. Bardzo często o to mnie pytacie, czy to na live'ach, czy to gdzieś w prywatnych wiadomościach. No i ja zazwyczaj tak nie mam takiej odpowiedzi, no bo rynek jest zmienny, tak jak, tak jak sami widzicie. No, dwubiegu, dwubiegunówka. Raz robię to, raz robię coś innego i nie mogę tego po prostu poskładać, człowiek pogubiony. Aczkolwiek, y, spoglądając, to wszystko z góry. Wydaje mi się, że mam już to uporządkowane i tak naprawdę wiem, czego chcę. Chciałbym was też zaprosić jutro, niedziela 8 na 20 na live'a. Mam fajną koncepcję dotyczącą live'ów, także chciałbym Was zaprosić jutro o 20.00, jeszcze puszczę gdzieś jakieś przypominajki, żebyśmy sobie pogadali, bo niedawno nie było, muszę sobie wszystko przypomnieć, jak to się w ogóle uruchamia. Od samego początku, czyli tak, najpierw powiem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, czyli zajmuję się sprzedażą, czyli mam. Tak naprawdę spore koszty, czyli mam koszty gdzieś tam w ogrzewaniu, w pakowaniu, w prądzie. Trzeba wykupić różne abonamenty. Abonament kilka kilkaset złotych, teraz będzie chyba 800 złotych. Trzeba wykupić gdzieś tam Allegro, jakiś Shopper. No po prostu tych, tych abonamentów jest wszędzie, gdzieś tam ktoś, coś, jakieś pieniążki, stówka, dwie, trzy, cztery. Z tego, z tego tak naprawdę, z tych wszystkich takich kosztów abonamentowych, to jest myślę sobie, że nawet kilka tysięcy miesięcznie. Przyjmuję dostawy. Są przy dostawach są różne ubytki, ubytki potem wychodzą w praniu, gdzieś to trzeba wszystko przeliczyć. Trzeba muszę się zajmować zwrotami, reklamacjami, inwentaryzacją tego wszystkiego. Yy, mam pracowników, czyli gdzieś tam. Te wszystkie umowy z pracownika z pracownikami, gdzieś tam ktoś się rozchoruje, gdzieś ktoś nie może przyjść, bo to, bo tamto, gdzieś ktoś szybko pracuje, gdzieś ktoś wolniej pracuje, no różne, wiele, wiele jest po prostu tych czynników. Walka z czasem, czyli muszę walczyć z kurierami, no bo tak, o 9 przyjeżdża DPD, powiedzmy o 10 przyjeżdża UPS, na 13 trzeba dostarczyć pocztę, o 16 przyjeżdża kurier Impost i to tak naprawdę musi być wszystko zaplanowane, więc ja wstając rano muszę roz Planować zamówienia, jak to zrobić, ewentualnie jak jest na przykład bardzo dużo na DPD, a pracownicy przychodzą gdzieś tam na ósmą, no to trzeba to przyspieszyć. Jest po prostu codziennie, tak jakby ta presja gdzieś tam, gdzieś tam czasowa. Organizacja czasu pracy, jak brak pracy. Poniedziałek. Zamówień 1000, wtorek zamówień 200. No i na 1000 zamówień masz tylu samych pracowników i na 200. Więc cały czas gdzieś tam trzeba organizować jakąś pracę e, tym pracownikom, żeby po prostu czas gdzieś tam im się nie marnował. Zastępstwa za ludzi, obsługa klientów. Jak mam, za, mam załogę pięcioosobową, sześcio, osobową, no to jak jedna osoba wypadnie, która gdzieś tam zajmowała się obsługą klienta, no bo powiedzmy, tylko jedna osoba wystarczy, no to ja jako szef muszę wejść w jej miejsce, więc. Więc to jest gdzieś tam kolejny kłopot, gdzieś tam taki czasowy, że no nie można sobie wyjechać na, powiedzmy, w czasy tygodni. Oczywiście, że inaczej. Oczywiście, że można. Jak się to dobrze zaplanuje, ma się porządek w firmie i te wszystkie sprawy oczywiście, że można. Ale ja akurat w moim wypadku to teraz nie mogę, no bo ostatnio mi się dziewczyna rozchorowała, no to musiałem ją trzy dni zastąpić w obsłudze klienta. Odpisywanie wiadomości, odbieranie telefonów, obsługa dropshippingowców. Do tego do tych wszystkich dostaw potrzebuje dużo miejsca. Potrzebuje mieć różne regały, skręcić regały, ustawić regały, przestawić te regały, czegoś się nagle zaczyna bardzo dużo sprzedawać, no to trzeba przeorganizować, żeby to było pod ręką. Jest po prostu wiele, wiele takich, takich rzeczy, które naprawdę, które naprawdę których się tak naprawdę nie widzi, bo widzi się tylko to, kupiłem za stówę, sprzedałem za 200, zarobiłem stówę, powiedzmy. Się w ten sposób to widzi. Plus odjąć koszty i jest wszystko dobrze. Ale tych wszystkich takich niuansów jest bardzo dużo, że tak naprawdę cały dzień trzeba pracować. Gdzieś kurier nagle przyjedzie o 20, tak jak było przed świętami GLS przyjeżdżał o 20 do mnie. I przywoził mi paczki na przykład, bo jakaś hurtownia postanowiła tym kurierem wysyłać. No to ja o tej 20 no, musiałem te paczki odebrać. No nie wyrzuci mi przed płot, bo, bo nie miał kto tego odebrać. nie Dlatego tych wszystkich rzeczy podczas Sklep, gdzie ma się, jak ma się sklep internetowy, obsługę klienta, no to jest tego bardzo dużo. Tym bardziej, jeżeli chcecie zapewnić e, wysoką jakość, bo tak naprawdę tylko ta wysoka jakość sprzedaje, czyli gdzieś tam wysyłki do tej samej godziny, czyli do tej 16 na przykład, kup do 15 wysyłka tego samego dnia, kup do 16 wysyłka tego samego dnia, sprawna obsługa zwrotów, reklamacji, gdzieś tam e, ogarnianie tych klientów, żeby po prostu byli zadowoleni, żeby zwracali, no to to wszystko jest, na to wszystko potrzeba czasu. Mój dzień. Trzeba zrobić zamówienia. Tych zamówień jest bardzo dużo. Jedna hurtownia, druga, trzecia, czwarta. Producent to coś zaimportować troszeczkę z Chin. Trochę tutaj wymyśleć, tu, tam wymyśleć. Tego tutaj nie ma, to trzeba kupić to gdzie indziej. No i się siedzi przy tym komputerze i się tych zamówień bardzo dużo robi. Odbiory towarów. Wiadomo, dostawy przyjeżdżają. Pracownicy na przykład nie wiedzą, jak coś dokładnie sprawdzić, też nie wiedzą, co zamówiłem. Gdzieś tam muszę jechać to sprawdzić. Oczywiście to jest też wszystko do zaplanowania, ale no na początku. Na początku się tej całej organizacji nie ma, ale w sensie nie ma, bo ten odcinek dotyczy tego, w co zainwestowałbym, gdybym rozpoczynał od samego początku. Ciężkie reklamacje, to też ja ogarniam. Klient awanturujący się, coś gdzieś niedostarczone, coś złe, coś trzeba wyjaśnić, coś trzeba gdzieś tam. Wystawianie aukcji. Oczywiście te wszystkie przedmioty trzeba sfotografować, nadać kod EAN, wystawić, yy, weryfikację konkurencji, trzeba to, wiecie, konkurencję trzeba śledzić, gdzieś tam reagować, rozwijać do tego wszystkiego firmę, czyli cały czas wprowadzać nowe produkty, nie wiadomo czy te produkty się przyjmą, czy się nie przyjmą. Jest tu dość spore ryzyko. No, jest tego bardzo dużo. Mocny nacisk na szybką wysyłkę. Klient zamawia o 15. Wiecie, mam ekipę, która pakuje zamówienia, i nagle o 15. Do mojego bardzo ważnego klienta hurtowego, który płaci zawsze gotówką, który bardzo szybko chce mieć ode mnie towary, który gdzieś tam jest w jakiś sposób bardzo ważny, no to ja lecę o tej 15 wysłać mu zamówienie hurtowe. No, dziewczyny nie zdążą tego zapakować, bo jest trochę roboty, akurat powiedzmy na godzinę. No to ja jadę, tą godzinę to zamówienie hurtowe ogarniam i klientowi wysyłam. Czyli obsługuję te zamówienia hurtowe. Muszę jechać na pocztę. No na pocztę akurat ja jeżdżę, no bo pocztę trzeba do 13 tego samego dnia dostarczyć. Pracownicy powiedzmy nie mają samochodów, nie wiem, nie mają prawo jazdy, no to na pocztę muszę jechać ja. I nie ma samochodu gdzieś tam służbowego, więc na pocztę codziennie lecę ja. Jakieś tam przeglądy kasy fiskalne, problemy z drukarkami, trudni klienci, mnóstwo dokumentów kosztowych. Jeszcze problemy z drukarkami, no to to co chwilę jest jakaś reklamacja, co chwilę jest coś popsute, co chwilę się coś zacnie, albo z mojej winy, albo z winy sprzętu, albo z winy baselinkera, albo z jeszcze, nie, z shopera winy. Gdzieś trzeba dzwonić, na infolinie. Ostatnio na infolinie dzwania, dzwoniłem konto DPD miałem zablokowane. I nie wiadomo dlaczego zostało zablokowane, pan odblokował, ale nie wie czemu jest zablokowane. No i okej, okay, a ja na infolini 10 minut oczywiście musiałem siedzieć. Mnóstwo dokumentów kosztowych. Za sam listopad miałem około 150 dokumentów. No to, za te wszystkie dokumenty tak samo księgowa nie kasuje mnie 300 zł, tylko księgowa kasuje mnie 1000 zł, jak mam 150 dokumentów kosztowych, nie? No bo yy, wiadomo, że to jest dużo roboty i to jest też dodatkowy koszt. I teraz to, tak wygląda to na dzień dzisiejszy. I, I ja rozpoczynając teraz, wiedząc to wszystko, widząc, to jest wszystko fajne, bo to wszystko można sobie zorganizować. Można jechać na te wczasy, można fajnie zarobić, można się fajnie rozwijać, sprawia to frajdę jakąś tam. To jest wszystko piękne, żebyście sobie lubię, kocham, handlować, tylko że zaczynając całkowicie od nowa, zrobiłbym to troszeczkę inaczej. Na coś innego bym wydał pieniądze, inaczej bym w to wszystko wszedł. I żebyście sobie nie myśleli, że teraz też nagrywam odcinek, w którym ja sobie mówię, na co bym wydał pieniądze. Ja oczywiście wydaję na to pieniądze i idę w tą stronę, bo teraz już wiem, ale no, Wy jako mniej, powiedzmy, doświadczeni, gdzie, może nie mniej doświadczeni, tylko osoby, które jeszcze nie miały firmy, no to może gdzieś tam Was to w jakiś sposób zainspiruje do czegoś. O tak, no bo ja mówię teraz w tą stronę idę, bo jest to dla mnie. No, jest to dla mnie coś, co właśnie tak e, chciałbym e, docelowo też, e, też robić, i w którą stronę to wszystko zmierza, aczkolwiek tamte rzeczy będą uzupełniały ta, e, mój biznes, czyli to, co teraz robię. Będzie się to wszystko fajnie uzupełniało. I już wam mówię, na co bym tą kasiorę wydał. Pieniążki wydałbym na produkcję, czyli stałbym się producentem. I teraz uwaga, to ma. W, e, Większe znaczenie produkcja: producent może kupić maszynę i coś produkować. Producent może importować z Chin dany produkt, czyli stać się tak, jakby jego producentem. Może też kupować coś w Polsce i dzielić to na przykład na mniejsze opakowania czyli kupić jakąś rzecz, po podzielić ją albo pomieszać ją nawet i sprzedawać jako swój produkt czyli zająć się produktą, pr produkcją. I teraz tak. Mało mniej miejsca. Oczywiście taka produkcja zajmuje dużo mniej miejsca. O, są oczywiście produkcje, które zajmują więcej, ale tak powiedzmy, biorąc pod uwagę to, co ja mam gdzieś tam w głowie, no to ta produkcja zajmuje dużo, dużo dużo mniej miejsca, więc od razu wydaje, mam mniej kosztów, mniej na ogrzewanie, mniej gdzieś tam na magazyn, po prostu mniejsze mam koszty znacząco. Pracownicy, system zmianowy. Dzień, noc, dwa dni wolne, dzień, noc, dwa dni wolne, dzień, noc, dwa dni wolne, dzień, noc, dwa dni wolne. I praca na produkcji w mojej firmie to jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Powiedzmy, maszyna działa cały czas, pracownicy działają cały czas. Yy, pięciu pracowników jest w stanie zrobić dzień, noc, dwa dni wolne, że cały czas ktoś będzie pracował, cały czas ktoś będzie yy, powiedzmy w pracy. No wiadomo, jeżeli chodzi o maszynę, no to. No to jeżeli chodzi o maszynę, no to dobrze by było, żeby maszyna była eksploatowana 24 godziny na dobę. Ale jak jest gdzieś jakieś dzielenie czegoś, lub jakiś import, lub gdzieś coś tworzenie, no to niekoniecznie jak nie jest potrzebna maszyna, że trzeba pracować 24 godziny. Przychodzi pracownik, siada na 12 godzin i tyle i robi. Normy wypra do wypracowania. Czyli ustalacie sobie normę. Ustalacie, że. Tego i te, ten i ten pracownik w ciągu 8 godzin musi wypracować i zrobić tyle i tyle rzeczy. I nic Was nie obchodzi. Nie obchodzi Was to, że on się będzie obijał. Nie obchodzi Was, że on będzie palił fajkę. Nie obchodzi Was, że on będzie gadał przez telefon, sprawdzał Facebooka. Nic Was nie obchodzi. Słuchaj, przyszedłeś do pracy na 8 godzin, to jest do wyrobienia Twoja norma. Tyle masz zrobić. Koniec, kropka. I z tych norm go rozliczasz. Możesz go rozliczać w systemie tygodniowym, w systemie miesięcznym. Chłopie, dostałeś tyle i tyle tej rzeczy, minął miesiąc. Proszę dać mi tyle, i tyle, ile wyprodukowałeś. I tyle, i tylko i wyłącznie za to płacisz. Niczym się nie martwisz, wszystko dzieje się samoistnie. Brak obsługi klienta. Nie ma reklamacji. Tworzysz produkt, znaczy, może są jakieś reklamacje, ale powiedzmy, ja bym zajął się gdzieś tam jakimiś produktami, że nie miałbym obsługi tego klienta, że produkt bym tworzył taki, żeby nie było z nim problemów. Czyli nie miałbym reklamacji, czyli szukał wszystkie cały. Gdzieś tam budżet, powiedzmy 500 tysięcy, 450 tysięcy wydałbym gdzieś tam na maszynę, a powiedzmy te 10% wydałbym na jakiegoś super pracownika, który zająłby się pozyskaniem klienta, no żeby ten produkt sprzedać. I to byłby gdzieś tam kolejny dodatkowy pracownik, który zrobił ładne zdjęcie który gdzieś tam będzie szukał, można się ogłaszać na ogłoszeniach hurtowych, gdzieś tam na Allegro, jako też hurtownia, po grupach szukać, pisać do wszystkich na Allegro, czy wyrażają zgodę oczywiście na przesłanie y, informacji. Wiele, 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 naprawdę z 20. Z 20 firm do mnie napisało z ofertą z Allegro: Dzień dobry, widzę, że pan sprzedaje na Allegro to i to. My mamy to i to. Zawsze to sprawdzam, zawsze to weryfikuję, albo jesteśmy producentem tego. Napisał ostatnio do mnie pan, który produkuje sznurek papierowy, na którego w ogóle nie ma popytu. Nie wiem dlaczego on go produkuje. Nie wiem czy jeszcze go produkuje, ale mają ładną stronę. Dzień dobry, jesteśmy producentem sznurka papierowego. Czy chciałby pan? Oczywiście zainteresowałem się, wysłał mi próbki i stwierdziłem: Dobra, nie ma popytu, nie wprowadzam. Aczkolwiek jakbym miał trochę papierowego sznurka, bo to też można fajnie prezentowinąć, gdzieś tam coś zrobić, ale za mała, za mała to było dla mnie skala, żeby to gdzieś tam wprowadzać. Ale produkują papier papierowy i do wszystkich na Allegro piszą, czy nie chcieliby ten papier papierowy ten sznurek papierowy sprzedawać. No i Widziałem, że ktoś tam sprzedaje ten sznurek papierowy, i w ten sposób bardzo łatwo można trafić do klientów. Jak się chwyci porządnego klienta, może Niemca, może Holendra, gdzieś tam za granicę? Produkujecie rzecz i ta rzecz, jedną na przykład rzecz. No i gdzieś ktoś będzie chciał to sprzedawać. Oczywiście musi być też jakiś popyt na to na rynku. Konkurencja jest zawsze na wszystko. Także jak wejdziecie z czymś fajnym, innowacyjnym, coś udoskonalicie. Naprawdę jest tego... Pomysłów jest po prostu mnóstwo. Ja na dzień dzisiejszy mógłbym się zająć produkcją chyba z 10 czy 15 rzeczy, które sprzedaję i w tą stronę będę szedł. Pomału będę to sobie, pomału będę to sobie wprowadzał do, do siebie. I wtedy tylko poszukiwanie klientów. Więc ja na pewno produkując swój produkt, nagram Wam jakąś wzmiankę na kanale, na przykład moim na YouTubie. Słuchajcie, mam taki taki produkt, on jest według mnie fajny, porządny, Możecie na nim zarobić. Chcecie, to chcecie, to bierzcie. Chodźcie do mojej hurtowni i go kupujcie. Więc będę was też wykorzystywał. Będę się ogłaszał gdzieś tam na wszystkich, na wszystkich e, platformach. Będę pisał do sprzedawców, którzy gdzieś tam wyrażą zgodę. Będę rozwijał się na przykład ja w tym kierunku. Mniej papierologii. Czyli tak naprawdę ja mogę kupić jedną fakturę mieć kosztową. Pyk, bo zamówiłem nie wiem tira czegoś tam. I tego tira ja teraz mam na 3 miesiące do podzielenia. I pracownicy siedzą i go dzielą. A wszystkie faktury kosztowe, no to już się za to nie płaci. Yy, przychodowe. nie Za przychodowe się nie płaci. Na przykład w infakcie, tak jak ja mam, no to nie płacę. Mogę ilekolwiek faktur zamieścić, za to się nie płaci. Także mniej papierologii. Brak presji, mniejsza presja czasowa. No tutaj mamy też yy, taki argument, no, że klient od Was zakupi na zlecenie. No i możecie mu powiedzieć, że wyprodukujemy w ciągu 5 dni. Zależy, jaka jest kolejka. Ja teraz przed świętami chciałem parę rzeczy kupić od producentów. Mówiłam, że za miesiąc, za dwa, za dwa tygodnie, bo mamy taką kolejkę produkcyjną, że po prostu, że po prostu nie ma czasu tego zrobić. I tyle. I robię sobie spokojnie, niczym się nie martwią. Brak straty czasu. O, to jest kolejna rzecz, o której mówiłem, no bo no nie ma straty czasu, bo pracownicy mają do wyrobienia normy. Niczym się nie przejmujecie, można to wszystko tak fajnie usprawnić. Gdzieś tam serwis tej maszyny, serwis te, tej rzeczy. I pokażę wam to jeszcze na przykład teraz na jakimś takim przykładzie. Oczywiście dość mocno spłyciłem ten cały temat, bo mógłbym się tu rozgadać na dwie godziny, opowiedzieć o wszystkich aspektach. Yy, dlatego dlatego, żeby to po prostu była zajawka. Ja bym po prostu wydał pieniądze na produkcję. I teraz wam pokażę na przykład taki jeden przykład, który dzisiaj wpadł mi do głowy. Byłem u mamy. Piłem kawę i ona ma na ścianie taki wielki zegar. I dlatego wpadł mi tak pomysł na odcinek, dlatego wam też e, nagrywam zegar do przyklejania na ścianę. Metal kurier 990. O, dziwna oferta jakaś, ale 80 zł. No i był już boom na to. Teraz już nie ma boomu. Wszyscy w Polsce chcieli mieć takie zegary e, zawieszane. No i kupić mechanizm, kupić nie wiem, maszynę, która to wytnie kupić jakieś gotowe elementy, jakieś cyferki od kogoś i składać to wszystko i wysyłać do klienta. Ja kiedyś liczyłem koszty produkcji tego, były naprawdę bardzo, bardzo niskie. A potem jak już kupujecie maszynę, która będzie gdzieś tam wycinała w tym plastiku, no to możecie wycinać jakieś lusterka, możecie się potem wprowadzić sobie, nie wiem, 20 takich zegarów na zamówienie, możecie też w ofercie hurtowej, możecie sobie też potem produkować mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy i po prostu szukać rynków zbytu i jak gdzieś jakiś temat chwyci, na coś się pojawi trend, no to Wy już jesteście, macie maszynę, macie zespół, jesteście przygotowani, wprowadzacie, sprzedajecie, robicie i tyle. I mówię, i to jest po temacie, bo, bo kiedyś mówię z tym zegarami, to był po prostu boom niesamowity, ja to chciałem importować z Chin, jak ja to liczyłem, to, to te zegary po 15 złotych wychodziły, a, a na Allegro były sprzedawane po 80, 100, 200, zależy jakie tam rozmiary tych zegarów wszyscy chcieli mieć, bo to taki design był akurat popularny, no i no i tyle. Ktoś się zajął produkcją, ktoś to robił, teraz robi ktoś coś innego, a nadal jeszcze pewnie te zegary produkują, dlatego dlatego na to bym wydał pieniążki i na to, uwaga, wydaje pieniążki. Także na to wydaje pieniążki i na pewno jeszcze o tym nie nie nieraz usłyszycie. Jeżeli wy coś produkujecie, o, to jest najważniejsze. Jeżeli wy coś produkujecie, Macie to w fajnej cenie, fajnej jakości, no to możecie do mnie napisać. Albo jeżeli chcielibyście coś. E, chcielibyście coś zacząć produkować, to też możecie dać znać. Ja to mogę sobie zweryfikować tak na szybko, czy moim zdaniem warto, czy to nie warto, bo tak naprawdę wydaje mi się, że produkować jest warto bardzo, bardzo dużo rzeczy. Dl dlatego. A mam też tutaj. Można wyprodukować naprawdę, naprawdę cuda. Można wyprodukować wszystko. Każdą rzecz, którą każdy sprzedaje na Allegro, można przemyśleć, hmm, no może ja bym go wyprodukował. Może ja bym to zrobił. Tak jak ja produkowałem płytki gipsowe. W pewnym moim momencie życia miałem zostać producentem płytek gipsowych. Napotkałem problemy i po prostu nie potrafiłem sobie jako gdzieś tam e, mało doświadczony albo coś innego było wtedy na głowie. Po prostu... Wiele rzeczy się wtedy w tamtym życiu, w moim działo akurat i nie mogłem tego dopilnować, nie mogłem tego zrobić. Ale produkcja płytek gipsowych, wiecie, płytki gipsowe w kastoramach na Allegro po 30 zł metr, 40, 50, 60, 70 zł metr. Koszt wyprodukowania to było 5 zł metra kwadratowego. Samych produktów i tego wszystkiego, 5 zł to już było z pracownikiem, to już było z, z gipsem, z wodą. Z gdzieś tam amortyzacją formy to już było ze wszystkim 5 zł. I teraz by pewnie policzył, to by też tyle samo wyszło. Czyli te wszystkie płytki, które wy gdzieś tam macie u siebie w salonie, czy macie w łazience, czy macie w korytarzu, czy widzicie gdzieś u kogoś, takie płytki to są płytki gipsowe i można to wyprodukować za grosiki. Tylko potem trzeba to wysuszyć, żeby się nie wygięło. Trzeba potem opakować, zapakować, żeby można było to wysłać porządnie. Trzeba Gdzieś to składować. No, suszenie to jest główna, główny powód, bo z takiego 1 metra kwadratowego płytek, no to na przykład jest 10 litrów wody. Czyli jak macie 100 metrów kwadratowych. Płytek, no to gdzieś musi wyparować 1000, metrów, tysiąc litrów wody. No to taki wielki baniak musi gdzieś to wyparować, nie? A te płytki się odparzają, jak są obok siebie, więc one muszą być gdzieś tak, mają jakąś odległość, muszą być od siebie. Wyginają się, więc musiałyby leżeć na płaskim. Ktoś by to musiał gdzieś tam trochę przerzucić. No jest sporo takich problemów, no ale jest to produkcja. Jest to produkcja, można to produkować, można to robić i, i tyle. I tyle w temacie. Na pewno będę do tematu bardzo często wracał, no i to będzie gdzieś tam główny też yy, na kanale, gdzieś tam główny, to będzie taki...